Porozumienie Trójmiasto nad Kamienną zawarte przez samorządy gminne i powiatowe Skarżyska, Starachowic i Ostrowca Świętokrzyskiego, aby walczyć o środki unijne przewidziane na lata 2014-2020, skutkuje. Północna część województwa nie zostanie pominięta przy podziale pieniędzy. Na te trzy nasze ośrodki mamy wstępnie, powiem kolokwialnie, zaklepane 40 milionów euro. I z Europejskiego Funduszu Społecznego 14 milionów euro, co daje mniej więcej 250 milionów złotych. Problemem, który jest dzisiaj do negocjacji, jest to, że my nie zgadzamy się, żeby w tych 250 milionach euro było aż, przepraszam, 250 milionach złotych było aż 75 milionów euro w granicach 30% na tak zwane projekty miękkie. Nie zgadzamy się po prostu z tym fundamentalnie. Będziemy nadal te negocjacje prowadzić. Ja zaproponowałem wariant 250 milionów złotych plus 50 milionów, ale plus 50 milionów, nie w tym, tylko plus 50 milionów złotych na tak zwane projekty miękkie. Pieniądze, jakie samorządowcy wywalczyli, nie oznaczają, że samorządy zostaną wykluczone z ubiegania się o inne środki w ramach przewidzianych projektów. Że poza tą wynegocjowaną kwotą na te trzy obszary, poszczególne samorządy będą mogły składać indywidualne projekty, które będą rozpatrywane, tak jak wszystkie inne, w drodze konkursowej. Więc to jedno drugiego nie zamyka, żeby była pełna jasność. Pieniądze, jakie otrzyma Trójmiasto, zostaną podzielone w ramach czterech osi priorytetowych. Pierwsza to rewitalizacja terenów poprzemysłowych i uatrakcyjnienie ich dla przedsiębiorców. Druga oś dotyczy termomodernizacji, efektywnego wykorzystywania energii oraz zrównoważonego transportu miejskiego w miastach partnerskich. Trzecia z osi priorytetowych dotyczy ochrony dziedzictwa kulturowego na terenie Trójmiasta. W czwartej planowane są działania w sferze edukacji i kształcenia. To będą przygotowane określone programy zgodnie z kryteriami przyjętymi w Unii Europejskiej, z porządnym wyliczeniem kosztów, a także i efektów, które z tych muszą wynikać z tego typu programów. Natomiast jeśli się one będą mieściły w tej kwocie, którą wynegocjujemy, to one mają gwarancję realizacji. Samorządowcy w ramach Porozumienia Trójmiasta nad Kamienną ustalili, że środki podzielone zostaną proporcjonalnie do liczby ludności w powiatach. Ostrowiec może więc otrzymać najwięcej z wynegocjowanych pieniędzy. Wniosek złożony przez rezerwat Krzemionki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczący dofinansowania prac zabezpieczających i konserwujących fragment podziemnej trasy turystycznej i podziemnych wyrobisk w rejonie tzw. Wielkich Komór został pozytywnie rozpatrzony. Nad stanem technicznym naszych podziemi, naszych kopalni neolitycznych czuwają archeolodzy, pracownicy naszego muzeum. I to od nich regularnie płynęły sygnały, że niezbędne są pewne prace zabezpieczające przede wszystkim górotwór. Złożyliśmy wniosek, udało się, uzyskaliśmy dofinansowanie. Prace konserwatorskie skupią się głównie w rejonie Wielkich Komór Wapiennikarskich, czyli tzw. kamieniołomów podziemnych, które powstawały w pierwszej połowie XX wieku. Sytuacja jest najgorsza, dlatego że to są takie ogromne obiekty, które przez długi, długi czas były niezabezpieczone. I przez to destrukcja, która postępowała z biegiem lat, no jest tam największa. Natomiast to będą zabezpieczane będą części, które jak do tej pory jeszcze nie były konserwowane, czyli spora część Wielkich Komór właśnie, korytarz, który badaliśmy i drążyliśmy w 2009 roku, także wymaga dużej ilości prac konserwatorskich i dodatkowo jeszcze takie prace w szybach, które tutaj mamy dwa najbardziej podlegające w tej chwili takim działaniom, takim pracom, mianowicie szyb wentylacyjno-ewakuacyjny. On wymaga zabezpieczenia ociosów, czyli ścian, wymiany takich siatek właśnie zabezpieczających, zakonserwowania podestów. On jest nieużywany oczywiście, ale zawsze taki szyb musi być i musi być w dobrym stanie, żeby turyści zawsze mogli sobie to dodatkowe wyjście spod ziemi znaleźć.
No i szyb ten, przed którym stoimy, szyb Xenon, tu też będzie, będą prace prowadzone przy zejściu, przy tych schodkach takich kręconych, które mamy na głębokość 11 metrów sprowadzające turystów, też wymaga cały ten przedział komunikacyjny konserwacji. Prace konserwatorskie poprzedzone zostaną pracami archeologicznymi. Nad całym przedsięwzięciem czuwa profesor Zenon Duda, który służy swoją pomocą w określeniu zakresu prac i przygotowaniu niezbędnej ekspertyzy. Krzemionki polubiłem, właśnie pokochałem od 1978 roku, kiedy po raz pierwszy tu przyjechałem, tam gdzie jest dziś trasa numer 1. No, moje starania o ten zabytek sięgają tamtego czasu. I przez ten okres 35 lat widzę upiększanie, przygotowywanie tego obiektu niesamowitego w skali światowej dla publiczności. I mój przyjazd właściwie dzisiaj związany jest z takim specjalną wizytacją podziemi z punktu widzenia bezpieczeństwa, ponieważ zbliża się już lada miesiąc sezon turystyczny i żeby turystom zapewnić pełne bezpieczeństwo oglądania, podziwiania tej epoki neolitu. Z radością niesamowitą, z poczuciem ogromnej satysfakcji przyjąłem wiadomość uzyskania skromnej dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa na realizację dalszych prac konserwatorskich. Wymaga to oczywiście przygotowania jeszcze merytorycznego tej różnej dokumentacji technicznej, ale jest to na dobrym etapie i mam nadzieję, że lada moment pozytywnie zostaną zakończone formalności związane z tym zagadnieniem, co też pozwolę sobie tutaj kolegom w Krzemionkach pomóc, żeby nabrało to mocy takiej urzędowej. To nie jedyny wniosek złożony przez rezerwat Krzemionki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drugim dotyczył zakupu kolekcji krzemienia w ramach programu Kolekcje Muzealne. W pierwszym procesie konkursowym wniosek został odrzucony. Po złożeniu odwołania i ponownym rozpatrzeniu wniosku rezerwat Krzemionki otrzymał dofinansowanie na zakup kolekcji krzemieni Jana Chałupczaka. Kolekcja, która myślę, że jest chyba najpiękniejszą, najcenniejszą kolekcją krzemieni w Polsce. Składa się zarówno z dzieł już takich artystycznych, gdzie krzemień ma formę pewnych wyrobów ozdobnych, można powiedzieć, że takich pierwszych jubilerskich, ale znaczna część tej kolekcji to są krzemienie, które zostały oszlifowane, przecięte, ale na zasadzie takiej, żeby pokazać jak gdyby ich piękno, ich taką duszę. Tak podchodził do tych swoich cennych zbiorów pan Jan Chałupczak. On często wielokrotnie oglądał, jeżeli znalazł taką soczewkę, bułę krzemienną, jak do niej podejść, jak ją pokazać, żeby pokazać tą strukturę wewnętrzną, to uwarstwienie, tą naprzemienległość tych pasów jasnych i ciemnych. I często powstawały niesamowite, piękne dzieła sztuki. Jest to kolekcja licząca ponad 1000 obiektów. O takim artystycznym charakterze jest kilkaset. Część natomiast to są zbiory, które zostały, obiekty, które, fragmenty krzemieni, które zostały oszlifowane, oczyszczone i mają mniej lub bardziej formę taką obrobioną. Jest to dla nas szczególnie cenne, że trafi ta kolekcja do nas, ponieważ groziło jej rozproszenie. W rezerwacie na wystawie Krzemień w przyrodzie i kulturze już można oglądać część kolekcji Jana Chałupczaka. Pozostałe zbiory do krzemionek trafią w lipcu bieżącego roku. W każdym miesiącu 2014 roku na parkingu przed Starostwem Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie stacjonował mammobus. W miesiącu marcu kobiety z powiatu ostrowieckiego mogły skorzystać z badań od poniedziałku 3 marca do niedzieli 9 marca. W 2013 z badań mammograficznych skorzystało 3571 pacjentek i z tego 126 wyników było do dalszej diagnostyki. Podobnie z innymi badaniami,
które w ubiegłym roku były finansowane i organizowane przez powiat ostrowiecki, to na przykład badania PSA, które w całości finansował zarząd powiatu. Takich badań wykonaliśmy 300, z tego również 31 osób było skierowanych do dalszej diagnostyki. Były również prowadzone konsultacje urologiczne dla mężczyzn, badania lipidogramy organizowane w ramach Światowego Dnia Serca. Tych badań również zostało wykonanych 400 i też 149 osób po wykonaniu tych badań zostało skierowanych do dalszej diagnostyki. Podaję po to te dane, żeby uświadomić, że jednak warto się badać, prawda? Często po prostu nawet nie zdajemy sobie sprawy, że jakieś tam zagrożenia na nas czyhają. Przykładem do naśladowania mogą być pacjentki, które bez niczyjej namowy regularnie poddają się badaniom. Dowiedziałam się z gazety, otrzymałam zaproszenie imienne, także jestem bardzo zadowolona, bo staram się robić te badania co 2 lata, tak jak po prostu nakazuje to zwyczaj i lekarz. W 2013 roku Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim współfinansowało także badania densytometryczne, z których skorzystało 610 pacjentów. Najbliższe badania mammograficzne prowadzone będą od 1 do 6 kwietnia. Zainteresowane kobiety muszą wcześniej dokonać telefonicznej rejestracji pod numerem 42 254 64 10 lub 517 544 004. Do rejestracji potrzebny jest numer PESEL. Na wyniki badań czekamy około 3 tygodni. One są oczywiście wydawane u nas w referacie zdrowia, także na miejscu mogą Panie odebrać. Ja przy okazji pozwolę sobie przypomnieć, że od miesiąca września są nieodbierane jeszcze wyniki. Te wyniki są nadal do odebrania w Wydziale Zdrowia. Serdecznie zapraszam wszystkie Panie po odbiór. Wyniki odbierać można od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju 111, pierwsze piętro. W niedzielę 30 marca 2014 roku o godzinie 16 w Pałacu Wielopolskich odbędzie się koncert Chopin i Przyjaciele, podczas którego wystąpią Teresa Kaban, fortepian oraz Henryk Błażej, flet. Bilety w cenie 25 zł można nabyć od 6 marca w Muzeum Historyczno-Archeologicznym przy ulicy Świętokrzyskiej 37, a rezerwacja oraz więcej informacji pod numerem telefonu 41 265 36 51. Historyczno-archeologiczne zaprasza do Pałacu Wielopolskich na wystawę prac ostrowieckiego środowiska artystycznego. Otwarcie wystawy odbędzie się 16 marca 2014 roku o godzinie 16. Pałac Wielopolskich, ulica Świętokrzyska 37.